Lampy naświetleniowe, stuletni sprzęt chirurgiczny, ginekologiczny i wiele więcej. To wszystko udało się zebrać Towarzystwu Miłośników Redutów i stworzyć Izbę Pamięci Szpitala przy ulicy Plebiscytowej. Zrobiliśmy takie ekspozycje, osobno sprzęty, osobno tak jakby pokój pielęgniarski. Również pokazaliśmy taką salkę, jak to kiedyś było, co pacjenci byli przyjmowani. Mamy nawet z lalką z roku bodajże 1958 roku. No i mamy też przygotowany taki gabinet, tak jak wyglądał gabinet. Chcieliśmy, aby w jakiś sposób zagospodarować budynki i pomieszczenia szpitala w Redutowach po przeniesieniu gabinetów zabiegowych do wodzisławskiej placówki, stwierdziła Krystyna Kuczera z wodzisławskiego starostwa. Żeby ten obiekt w przyszłości, w niedalekiej zresztą, tętnił życiem tak jak to było przed połączeniem. Swój wkład w skompletowanie całego sprzętu miała kadra pracownicza szpitala. Dyrektor placówki Krzysztof Kowalik jest bardzo zadowolony z faktu, że Towarzystwo Miłośników Redutów wyszło z taką inicjatywą. Po pierwsze pokazuje historię tego szpitala i sposób, w jaki ten szpital się rozwijał, ale też pozwala ocalić dla potomnych, dla tych osób, które są zainteresowane tego typu urządzeniami i tym, jak szpital się rozwijał, żeby można było przyjść tutaj, zobaczyć to. Wśród zaproszonych gości była pierwsza prezes towarzystwa Kornelia Newy. Towarzystwo zajmuje się historią, więc ta izba tradycji medycznej to było doskonałe dla nich zadanie. Oni będą tym się opiekowali, a co najważniejsze, będą to propagowali. Członkowie towarzystwa w ramach podziękowania władzom powiatu oraz szpitala za pomoc w zebraniu sprzętu lekarskiego oraz udostępnienia lokum zaśpiewali pieśni ludowe.